przyjdzie Jezus, pokażemy mu tabliczkę z kierunkiem na wyliczkę. Kiedy przyjdzie Jezus. A Paściu, kręć to. Nie kręć tego! 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 Witamy! Cześć! Witamy! Witamy was! Nie kręć tego! Witajcie! Witamy was bez sensu! Witajcie! Witamy! Jeszcze! Witamy w pomiędzy odcinkowiu! Kręcie się? Witamy was wszystkich w zapowiedzi kolejnego odcinka pomiędzy jednym złem, a nie złem, dobrym. Witamy was wszystkich w zapowiedzi odcinka drugiego. W drugim odcinku Nie kręć tego będziecie mogli zobaczyć relacje wyjazdów do Warszawy, w trakcie których mieliśmy okazję zaprezentować muzykę projektu Percival, wydarzenia związanych z grą Wiedźmin, na którą zagraliśmy dwa koncerty dla CDR projektu. Jest nam miło przedstawić wam nasze nowe wydawnictwo. Już niedługo będziecie mogli nabyć naszą najnowszą płytę, na której znajdą się stare numery w nowej wersji. Jest to składanka White Hunt zawierająca utwory, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Są to utwory w pierwotnej, oryginalnej wersji. Premiera płyty Wild Hunt. Chcielibyśmy was zaprosić na koncert, który będzie bardzo wyjątkowym i nietypowym naszym koncertem. Zapraszamy was wszystkich 21 czerwca do Starego Maja. Maja! Wreszcie byśmy zaposlili na tą datę, bo przyszli wszyscy, a tam nikogo nie ma. Dobrze, 21 maja zapraszamy was na koncert do Starego Klasztoru we Wrocławiu, gdzie zagramy twory z ścieżki dźwiękowej gry Wiedźmin Dziki Gon. 21 maja, Stary Klasztor, zapraszamy we Wrocławiu. A teraz zrobimy unpacking zestawu przedsprzedażowego. Ściągamy folijkę. Komisja w składzie ja, Kasia i Chris. I co tu mamy w środku? Proszę bardzo. Koszulka. I takie piękne metalowe pudełko z wizerunkiem Dzikiego Gona oraz Wiedźmina. Pustka. Nic nie ma. Bo premiera dopiero kiedy? 19 maja. Wiedźmin Dziki Gon. Premiera 19 maja. Nie kręć tego! Nie kręć tego! Nie kręć tego! Nie kręć tego!
pierwszej dziesiątce plebiscytu Wirtualne Gęśle znalazły się obie nasze płyty, Sława Pieśni Słowian Wschodnich oraz Sławny Tour Live in Wrocław. Chcielibyśmy bardzo Wam podziękować za to, bo to dzięki Wam tam są w tej pierwszej dziesiątce. Dziękujemy! Słuchajcie, zebraliśmy się tutaj całkiem przypadkowo. Niesamowicie się cieszyliśmy, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce, a tu nagle taka informacja, że Sława zdobyła Wirtualne Gęśle, a Sławny Tour został najlepszą okładką 2014 roku. Chcieliśmy Wam podziękować symbolicznie tym osobom, które oczywiście na nas głosowały. Strasznie, ogromnie, bardzo Wam dziękujemy. Konta, dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim w imieniu Percivala. Dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosowali. Pierwszą osobą, która wygrała nasz pierwszy konkurs. Konkurs wygrała dziewoja o tajemniczo brzmiącym imieniu Tahei Abeli. Gratulujemy. Jako jedyna wskazałaś poprawnie miejsce, gdzie widać frontka w teledysku Satanael. Uwielbiamy oglądać skecze latającego cyrku Monty Pythona i ma to na nas ogromny wpływ, dlatego często nasze żarty oscylują wokół takiego humoru i postanowiliśmy skompresować to do takich małych, spontanicznych skeczów, scenek, małych spontanicznych scenek, które tu i ówdzie na koncertach nam się przydarzają. Zaczęliśmy to kręcić i proszę bardzo, możecie teraz zobaczyć. Jeżeli zupełnie przypadkiem uda Wam się rozpoznać, jakim filmem inspirowana była scenka, mamy dla Was nagrodę za to. Jest to podwójna wejściówka na któryś z koncertów trasy Mniejsze Zło. Czekamy na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Nie kręć tego! Nie kręć tego! Nie kręć tego! Nie kręć tego! Subskrybujcie nasz kanał. Subskrybujcie nasz taki kanał. Tak właśnie wygląda koszulka, która znajduje się w środku. Przód i tył.